Skłosza Redeko. www.redeko.pl. Najlepszym trenerem minionego sezonu został senior Stanisław Borkowski. Radość w rodzinie ogromna. Cieszył się m.in. syn pana Stanisława, rywal w walce o miano najlepszego szkoleniowca Michał. Odchodzi prawdopodobnie i wykończy sezon na pierwszym miejscu. No to jest takie dla niego radość. Dlatego żadnych tam wyrzutów nie było i wszystko jest okej. Borkowscy zdominowali rywalizację na torze, bo Michał zajął drugie miejsce. Wygrał 13 gonitw. Która z nich była najcenniejsza? Na pewno ta gonitwa skakana, finał tego pucharu koni czteroletnich na Groczacza, która wygrała to, no i był to najważniejsza gonitwa dla tych czteroletnich koni i trzecia co do wielkości we Wrocławiu w gonitwach skakanych. Także no, z tego jestem najbardziej zadowolony, no bo zarobiła najwięcej i no i ładnie się pokazała. Raz było dobrze, raz dużo gorzej, ocenia Borkowski. Niektóre konie wypadły poniżej oczekiwań, zdradza trener. Mimo wszystko sezon ocenia pozytywnie. Ogólnie z Follutów jestem zadowolony i troszkę mogę mieć niedosyt z Habaną, ale to, no to niestety są gonitwy skakane, różnie to bywa. Ale bardzo jestem zadowolony z Arabów, które bardzo kiepsko leciały. Wygrały mi tylko jedną gonitwę, parę drugich miejsc, ale to bardzo jestem z tego niezadowolony. Myślę, że jeżeli Araby by lepiej poleciały, by był sezon naprawdę udany. No bo finansowo i ilościowo wygrane mamy sezon lepszy niż poprzedni. Może nie wygraliśmy tej najważniejszej gonitwy, ale trzecim co do ważności. Także ogólnie sezon uważam za udany i jestem z niego zadowolony. Rok 2014 za nami. Wyścigowo czekamy na kolejne 12 miesięcy. Czy nastąpi zmiana w stajni Borkowskiego? Jeszcze ciężko, wszystko są rozmowy, jeszcze jest w trakcie. No, zobaczymy, które zostaną ze starych. Na pewno z tego, co wiem, na pewno odchodzi Traunina, która pójdzie na matkę. Poza tym w ostatniej gonitwie, którą wygrała, dostała kontuzji i no, teoretycznie mogłaby biegać, ale już decyzja jest taka, że idzie na matkę. A co do transferów jakichś, no to zobaczymy. No, rozmowy są, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy, myślę, że w styczniu. Szczegóły dotyczące zmian na torze m.in. na stronie wrocławskich partyjnic. Nowe centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl